Dobrze, 10:20, czas zacząć. Bardzo mi miło powitać Państwa na mojej sesji zatytułowanej Wprowadzenie do SQL Server Data Tools. Dzisiaj w ciągu najbliższej godziny mam zamiar przedstawić Państwu podstawowe funkcjonalności i możliwości, jakie dostarcza nam to narzędzie. Jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, zachęcam do zadawania pytań w trakcie trwania sesji. Będę starał się odpowiadać na bieżąco. I jak zostanie czas jeszcze na końcu sesji, to wtedy te pozostałe pytania, te, które nie zostały odpowiedziane w międzyczasie, też postaram się zaadresować. Dobrze, na początek króciutko o mnie. Nazywam się Marek Maśko, aktualnie pracuję w Sabre Polska na stanowisku menedżera do spraw inżynierii oprogramowania, gdzie wspieram zespół deweloperski aplikacji, zespół deweloperski rozwijający aplikacje do planowania lotów i gdzie jestem liderem międzynarodowego zespołu bazodanowego. Sam osobiście pracuję ze SQL serwerem od 2010 roku i jest to platforma danych, w której staram się specjalizować. Dodatkowo jestem aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Data Community, gdzie staram się od czasu do czasu udzielać. Na dole slajdu znajdują się moje dane kontaktowe. W przypadku pytań, czy to związane z sesją, czy to generalnie o SQL serwerze, zachęcam do kontaktu ze mną. Dobrze, zanim jednak zacznę mówić o SSDT, muszę powiedzieć parę słów o czymś, co się nazywa Data Tier Application Component Framework, w skrócie DAGFX. Jest to framework stworzony przez Microsoft, mający na celu ułatwienie zarządzania bazami danych. Pozwala on na zarządzanie modelem bazy danych, na jego wgrywanie na serwer, deployowanie, po polsku by to było w sumie rozlokowywanie, także pozwólcie, że będę używał sformułowania deployowanie, eksportowanie, importowanie, walidację, porównywanie i na wiele, wiele innych rzeczy. W skrócie pozwala nam, jest to framework, który będzie za chwilę pozwalał nam traktować bazy danych w troszkę inny sposób niż do tej pory to robiliśmy. Framework udostępnia deweloperom bardzo bogate API, dzięki któremu mogą wpływać na to, jak ten framework działa i na to, jakie funkcjonalności domyślnie są udostępnione. Mamy możliwość kontroli nad procesem budowania naszych projektów bazodanowych, mamy możliwość implementowania własnej analizy statystycznej kodu T-SQL. Możemy wpływać również na logikę, która jest stosowana w momencie, gdy wgrywamy zmiany w projektach na serwer bazodanowy. DAGFX nie jest niczym nowym. Tak naprawdę jego pierwsze elementy zaczęły pojawiać się już w 2008 roku. Od tamtej pory jest coraz bardziej popularny. Jest szeroko wykorzystywany przez takie narzędzia jak SSDT i o tym za sekundkę. Powiemy sobie oczywiście więcej. Jest również wykorzystywany przez Management Studio, a również przez SQL Azure Management Portal. Dodatkowo do Data Tier Application Frameworku Microsoft stworzył narzędzia command line'owe. Dwa najpopularniejsze to SQL Package i DAG Unpack. O ile o tym drugim to w sumie można zapomnieć, o tyle SQL Package jest bardzo potężnym narzędziem wykorzystywanym w linii poleceń, które pozwala nam na wykorzystywanie prawie wszystkich funkcjonalności, jakie dostarcza nam API Data Tier Application Component Frameworku. I teraz tak, SQL Server Data Tools jest to narzędzie deweloperskie zbudowane na bazie DAGFX-a. Jest zintegrowane z Visual Studio. Kiedyś wymagało osobnej instalacji. Od niedawna jest już częścią instalatora Visual Studio, także możemy sobie wybrać SSDT jako jeden z komponentów dostępnych podczas instalacji Visual Studio. I co to jest? Jest to w pełni funkcjonalne środowisko deweloperskie, pozwalające nam na projektowanie naszych baz danych, na ich refaktoring, na ich walidację, na ich refaktorowanie, a to już powiedziałem, debugowanie, testowanie, czy wgrywanie naszych zmian na serwery,
czy to deweloperskie, czy produkcyjne. W skrócie pozwala nam traktować kod bazodanowy jak każdy inny kod aplikacyjny, który jest rozwijany w Państwa firmach. Tak? Bardzo podobnie do tego, jak traktowany jest kod, czy to C-sharpowy, czy Java'owy, czy nawet C++owy, to dzięki SSDT bazy danych SQL serwerowe mogą zacząć w procesie developmentu być traktowane podobnie do tego, jak to ma miejsce w przypadku rozwoju oprogramowania. I teraz tak, SQL Server Data Tools pozwala nam na pracę w dwóch trybach. Pierwszy z trybów to tak zwany Connected Development, gdzie pracujemy z bazą danych, będąc do nich, będąc połączonym do tej bazy danych. Mamy możliwość oczywiście przeglądania baz na serwerze, mamy możliwość przeglądania obiektów, które tam są. Funkcjonalności w sumie bardzo podobne do tego, co mamy w Management Studio. Możemy obiekty sobie skryptować, edytować, przeglądać, wykonywać. Dostajemy całkiem niezły edytor zapytań z bardzo fajnym IntelliSense'em. Mamy debugger. Mamy funkcjonalność, która nie jest dostępna nigdzie indziej. Jest to możliwość porównywania danych pomiędzy tabelami. Na przykład, i o tym też powiem troszkę później, pokażę na demo, mamy drugi tryb, który jest dużo bardziej ciekawy. Jest to tryb oparty na projektach, gdzie już działamy w tak zwanym, będąc offline, nie jesteśmy podpięci bezpośrednio do bazy danych. Pozwala nam to na przechowywanie kodu źródłowego w plikach. Te pliki możemy trzymać w repozytorium kodu. Mamy bardzo fajne wsparcie, jeżeli chodzi o sprawdzanie integralności naszego rozwiązania, dodatkowe funkcjonalności wspomagające nawigację pomiędzy obiektami, które mamy w naszym projekcie bazodanowym. Możemy podglądać definicje innych obiektów, możemy sprawdzać ich referencje, możemy sobie implementować własną analizę statystyczną, która będzie wykrywała nieprawidłowości w naszym kodzie źródłowym i dodatkowo jest to dobry początek, aby wokół naszych bazy danych zacząć budować pełen pipeline CI/CD, gdzie rzeczywiście od A do Z traktujemy bazy danych na równi z kodem aplikacyjnym. Ale pewnie część z Państwa zadaje sobie pytanie, po co mi takie SSDT, po co mi to nowe narzędzie, skoro do tej pory używam SQL Server Management Studio i na moje potrzeby wystarcza, tak? Jeżeli potrzebuję dopisać nową procedurę, odpalam Management Studio i tam mogę sobie napisać, co chcę, wgrać od razu na serwer. Następnie, jeżeli chciałbym coś pozmieniać, też mogę się podpiąć, zmienić, zeskryptować sobie moje zmiany na później i jak nadejdzie czas, to wgrać na serwer produkcyjny. Otóż SSDT przychodzi z nieocenioną pomocą, gdy zaczniemy sobie rozważać sposoby właśnie rozwijania naszej bazy danych oraz sposoby wgrywania zmian na serwer bazodanowy. Jeżeli mowa o tym, jak możemy dostarczać nasze zmiany na serwer bazodanowy, musimy pokrótce omówić dwa najpopularniejsze podejścia. Oparte na migracjach oraz oparte na właśnie na stanie, czy tak naprawdę na modelu. Podejście oparte na migracjach polega na tym, że implementujemy dokładne skrypty, które będą wykonywane na naszej docelowej bazie danych i te skrypty dostosują ją do takiej formy, jaką byśmy oczekiwali. Gdy po jakimś czasie musimy znowu zrobić jakieś zmiany, piszemy nowy skrypt. Skrypty reprezentują, jak nasza baza danych ma się zmieniać. Tak? Minus tego rozwiązania jest taki, że jeżeli byśmy chcieli wiedzieć, jak docelowo ma ta baza wyglądać, to tak naprawdę albo te wszystkie skrypty trzeba zaaplikować, albo zaglądać do tej bazy, ponieważ nie mamy w developmencie czegoś, co by nam pokazywało, jaka jest aktualna struktura bazy danych. Podejście działa, jest bardzo sprawne, szeroko wykorzystywane. Problem pojawia się w momencie, kiedy musimy tych skryptów wykonać całe mnóstwo, ponieważ na przykład robimy upgrade pomiędzy bardzo starą wersją naszego oprogramowania, a jej najnowszą wersją. I w tym momencie tych skryptów do wykonania jest bardzo wiele. Niektóre operacje, które są tam wykonywane, mogą okazać się niepotrzebne albo redundantne, ponieważ, znaczy bardziej niepotrzebne, gdzie zmiany ze starszego skryptu są zmieniane i nadpisywane w nowszym skrypcie. Nie ma potrzeby tak naprawdę wykonywania tych operacji, jednak są wykonywane, przez co taki upgrade może być bardzo czasochłonny, przez co też jest bardzo podatny na różnego rodzaju błędy.
I tu przychodzi z pomocą inne podejście na upgrade'owanie bazy danych, podejście oparte na modelu, gdzie my piszemy skrypty, które reprezentują, jak nasza baza powinna wyglądać. Nie jak powinna się zmieniać, ale jak powinna wyglądać. I w tym momencie skrypty same w sobie są takim naszym jedynym, jak to się mówi, source of truth, odnośnie tego, jaki jest model bazy, którą rozwijamy. Dzięki takiemu podejściu, albo przy takim właśnie podejściu, bierzemy ten nasz model, porównujemy z docelową bazą danych i znajdujemy wszystkie różnice. Na bazie tych różnic generowany jest skrypt, tak właśnie taki różnicowy, i tylko ten skrypt jest aplikowany, tylko te zapytania, które są naprawdę konieczne, są aplikowane, cały pozostały szum, wszystko, co jest niepotrzebne, żeby dostosować naszą docelową bazę do naszego modelu, nie jest niepotrzebnie wykonywane. Dobrze, i zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Żeby zacząć pracować z SSDT, musimy sobie uruchomić Visual Studio. Tak, ja tu mam jakieś projekty, które były wykorzystane do testów. Na chwilę obecną sobie otworzę Visual Studio bez żadnego projektu, bez żadnej solucji. Ci z Państwa, którzy mieli już do czynienia z Visual Studio, mogą czuć się w tym środowisku komfortowo. Może niektórzy z Państwa również programują na przykład w C-Sharpie albo w C++, może w PowerShellu. Jeśli nie, to nie ma się czego obawiać. Środowisko jest bardzo rozbudowane, jednak nie jest takie straszne, na jakie wygląda. Dobrze, omówmy sobie na początku ten pierwszy tryb pracy w SSDT, gdzie mamy możliwość pracy w tym trybie Connected Development, gdzie możemy pracować na, operować na żywym organizmie. Aby to zrobić, musimy sobie włączyć okienko SQL Server Object Explorer. Tu już nazwa brzmi zachęcająco, prawda? Object Explorer brzmi podobnie jak w Manager Studio. Mamy nasze serwery, możemy połączyć się do jakiegoś z naszych serwerów. Ja akurat mam tutaj zapamiętany w historii mój lokalny serwer, to jest SQL Server 2019 z bazami, które mam tam stworzone. I co nam się pojawia? Pojawiają nam się foldery właśnie z bazami danych, gdzie mamy podgląd na bazy systemowe oraz te dwie bazy, które na tym serwerze istnieją. Mamy folder security, mamy folder server objects. Myślę, że wszyscy z Państwa bardzo szybko zauważyli, że jest to bliźniaczo podobne do tego, co mamy w Manager Studio, i jest to jak najbardziej trafne spostrzeżenie. Te elementy to są tak naprawdę elementy identyczne z tym, co mamy dostępne w Manager Studio, przy czym jednak należy zauważyć, że nie jest to wszystko, co mamy dostępne w Manager Studio. Myślę, że ci z Państwa, którzy zajmują się również administracją na przykład, bardzo szybko zorientują się, że nie ma tutaj żadnych narzędzi dla administratora, nie możemy sobie podglądnąć error loga SQL Servera, nie mamy na przykład możliwości włączenia sesji Extended Eventów, nie mamy możliwości Visual Studio na full screen. Visual Studio jest na full screenie. Jeżeli trzeba będzie, będę powiększał elementy, które wymagają więcej uwagi. Nie ma problemu. I teraz tak. Mamy właśnie te bazy, nie mamy rzeczy administracyjnych. Nie mamy na przykład w ogóle SQL Server agenta. Także to nie jest narzędzie dla administratorów, jest to dedykowane narzędzie dla tak naprawdę deweloperów. I mając tą naszą bazę danych, to co możemy tu robić, to tak naprawdę wszystkie niemalże operacje, które normalnie możemy wykonywać w Management Studio, możemy sobie przeglądać nasze drzewko obiektów, możemy pewne obiekty zeskryptować, jeżeli mamy taką potrzebę. Tak, jeżeli je zeskryptujemy, otwierają nam się w edytorze tekstowym dedykowanym do T-SQL-a, gdzie mamy możliwość zrobienia naszych zmian i ich zaaplikowania. Jeżeli byśmy chcieli jakieś pytania, zapytania pisać od zera, jak najbardziej mamy możliwość otwarcia nowego zapytania, new query. Tutaj może uda się pokazać, bez literówek. IntelliSense działa całkiem sprawnie. Czasami mam wrażenie, że ten IntelliSense z Visual Studio działa dużo sprawniej niż ten z Management Studio.
Result sety są widoczne, grid akurat jest taki sam jak Visual Studio albo bliźniaczo podobny. Mamy możliwość załączenia estymowanych planów wykonania zapytania, mamy możliwość oczywiście wyświetlenia rzeczywistych planów wykonania zapytania, mamy propertiesy, tak naprawdę wszystko to, co deweloperowi może być potrzebne do pracy z zapytaniami tutaj jest. Jedyny mankament to jest taki, że nie wciskamy F5, tylko Ctrl-Shift-E. Niestety skrót F5 w Visual Studio jest zarezerwowany do czegoś innego. Czy dałoby radę powiększyć okienko SSDT kosztem okienka kamerki? Z tego, co się orientuję, to każdy z Państwa powinien mieć możliwość sam wyłączenia kamerki, znaczy na zasadzie odłączenia kamerki, tak żebyście mogli przesuwać, gdzie chcecie. Jednak jeżeli problem jest bardziej popularny, to dajcie znać na czacie, wyłączę wtedy kamerę ja. Dobrze. Będziemy tutaj działać dalej. Także mamy ten edytor z całkiem niezłym IntelliSensem. Oczywiście możemy robić dużo bardziej destrukcyjne zmiany, możemy sobie pousuwać tabele. Ja w tym przypadku chciałbym zobaczyć najpierw, co mam w tabeli App Configuration. Mam podgląd, tak, dane są wyświetlone w gridzie. Następnie, jakbym stwierdził, że jednak ta tabela jest niepotrzebna, mogę usunąć. Pokazuję usuwanie, bo akurat w SSDT to jest zrealizowane w dość ciekawy sposób. Dostajemy ostrzeżenia, coś, czego tak naprawdę w Manager Studio zbytnio nie ma. Mamy informację o tym, że jeżeli będę usuwał tą tabelę, to mogę stracić jakieś dane. I czasami warto takie ostrzeżenie przeczytać i puknąć się w głowę. Mogę wygenerować sobie skrypt, jeżeli bym chciał zobaczyć, co dokładnie SSDT wykona. Ewentualnie mogę po prostu aktualizować moją bazę danych i moja tabela zniknęła. To wszystko może nie zachwycać, ponieważ jest to bardzo podobne do tego, co pomiędzy SSDT a Manager Studio nie ma do tej pory zbytnio wielkiej różnicy, przynajmniej nie sądzę, żebym pokazał jakąś znaczącą różnicę. To, co może okazać się bardzo fajne i przyjemne, jest funkcjonalność, która nazywa się Data Comparison. A mianowicie SSDT dostarcza funkcjonalność porównania dwóch danych w dwóch tabelach. Ja chciałbym, nie application debugging, ja bym chciał, żeby się moje data comparison pojawiło. O, kółeczko się kręci, jest data comparison. Tutaj muszę wybrać na początek dwie bazy danych, do których chciałbym się połączyć. Oczywiście w skrajnych przypadkach to może być ta sama baza danych, ale zazwyczaj chcemy porównywać dane pomiędzy dwoma różnymi bazami danych. Ja w tym przypadku chciałbym porównać bazę, ja mam dwie, tak? AdventureWorks SSDT oraz AdventureWorks 2017 i chciałbym porównać dane w tabelach pomiędzy tymi bazami. Jedna baza jest określana jako źródłowa, druga jako docelowa. Dodatkowo mam możliwość wybrania w opcjach, czy chcę wyświetlać tylko różne rekordy, czy może rekordy, które są tylko w jednej bazie, a nie w drugiej, te, które są w drugiej, a nie w pierwszej, albo czy chcę wyświetlać rekordy, które są identyczne. I tutaj przełączymy się na następne okno. Na następnym kroku mam możliwość, tego jeszcze nie widzicie, zaraz zobaczycie, mam możliwość wyboru, jakie tabele mają być porównywane. Tak? Gdybym nie chciał porównywać wszystkich tabel pomiędzy bazami danych, to mogę wybrać, które tabele porównywać. Ja na potrzeby zaoszczędzenia czasu podczas demo pozwolę sobie wybrać tylko dwie tabele, które mnie interesują. Chciałbym porównać tabelę Business Entity oraz tabelę Pearson. A, jedna uwaga, tabele, żeby się tu pojawiły, żeby była możliwość porównywania danych pomiędzy nimi, muszą mieć taką samą strukturę i dodatkowo musi mieć jakiś klucz główny, ponieważ to porównanie wierszy musi na czymś jednak bazować, tak? Także tutaj porównanie jest oparte o primary key w tych tabelach. Klikam finish, ponieważ porównuję tylko dwie tabele, to dość szybko dostaję wyniki. I oto, co pokazuje się moim oczom. Mam wylistowane te dwie tabele w górnej części okienka z jakimiś numerkami. I teraz te numerki będę objaśniał. Dostaję informację, że mam zero rekordów zmienionych. Tak, czyli jest, jeżeli chodzi o, nie było edycji rekordów. Jeżeli porównamy po primary key dane z obu tabel w obu bazach, to
żadna nie jest zmieniona, za to mam jeden dodatkowy wiersz w tabeli, która znajduje się w bazie SSDT, mam zero dodatkowych wierszy, które znajdują się w tabeli w bazie tutaj 2017 i ponad 20 tysięcy wierszy jest identycznych. Jeżeli chodzi o tabelę Pearson, to to wygląda ciutkę inaczej. Mamy jeden wiersz, który został wyedytowany, jeden wiersz, który został dodany, zero wierszy w tabeli w bazie 2017, które są nadmiarowe w stosunku do tych w bazie SSDT i prawie 20 tysięcy wierszy identycznych. To samo jest zauważalne tutaj na nagłówkach zakładek też mam te same informacje. Do czego służą te zakładki? Otóż do przeglądania właśnie tych zmian, szczegółowo tych różnic. Na przykład z tabeli Pearson mogę sobie zobaczyć, jaki rekord został zmieniony. Na początek dostaję, trzeba zwracać uwagę na ikonki przy kolumnach. Pierwsza ikonka z podwójnymi strzałkami mówi mi o tym, że kolumna Business Entity ID jest to kolumna, po której było maczowanie wierszy z obu tabel. Następnie kolumny są wyświetlone parami z obu tabel. Tak, mamy strzałeczkę w jedną stronę, mamy strzałeczkę w drugą stronę, także wiemy, że jedna kolumna pochodzi z jednej tabeli w jednej bazie, druga z drugiej tabeli w drugiej bazie, dzięki temu mogę porównywać wartości. Tam, gdzie wartości są identyczne, te pola są wyszarzone, więc łatwo można się skupić na różnicach i na przykład tutaj widzimy, że w tej tabeli w bazie AdventureWorks 2017 mieliśmy użytkownika, który miał na imię Terry, a na nazwisko Duffy. W bazie SSDT mamy użytkownika, który się nazywa Jon Snow. Jeżeli zobaczymy na kolejną zakładkę, tam gdzie wiersze są dodane, to możemy zobaczyć, że baza SSDT ma nowego użytkownika, Marka Maśko, tak? Czyli w tym przypadku mnie. Przeglądanie w takiej formie jest bardzo fajne, jeżeli mamy mało danych do przeglądnięcia, chociaż jest to wygodne. Naprawdę jest to wygodne, jeżeli szukamy różnic, to taki podgląd jest przyjemny i rzeczywiście te różnice łatwo znaleźć. Ten edytor daje nam również możliwość wygenerowania skryptu, który pozwoli nam zaaplikować zmiany z jednej bazy, tudzież zmodyfikować bazę docelową tak, żeby wyglądała ta jak baza źródłowa. Jeżeli sobie wygeneruję ten skrypt, może to schowamy na chwilę obecną, to schowamy. Ciebie też. Jeżeli wygeneruję sobie taki skrypt, to mogę łatwo zobaczyć, że właśnie mam tutaj update i ustawiam nowe dane dla Johna Snowa, dla wiersza OID 2. Następnie mam wstawianie nowego wiersza do tabeli Business Entity oraz mam wstawianie nowego wiersza w tym momencie z moimi danymi do tabeli Pearson. Na początku był jeden constraint usuwany. Szukałem tej linijki i on potem na końcu jest tworzony, w dodatku wszystko okraszone jest transakcją, żeby się tutaj nic nie wysypało. Jeżeli ktoś nie chce generować skryptu i go przeglądać, tylko od razu jest pewny, że te zmiany chce zaaplikować, jest przycisk Update Target i wtedy te zmiany zostaną od razu zastosowane na bazie, która jest celem, czyli na 2017 i wtedy dane w niej będą takie same jak w bazie SSDT. Dobrze, i to wszystko, jeżeli chodzi o Connected Development. Zerknę na pytania. Czy można porównywać tabele między różnymi serwerami? Oczywiście jak najbardziej można, pomiędzy różnymi serwerami, między różnymi bazami, to wybieramy, gdzie się łączymy, musimy zapewnić to, co powiedziałem wcześniej, żeby było po czym je maczować i żeby struktura tych tabel była taka sama. Czy można z nowo utworzonej tabeli słownikowej wyeksportować dane do projektu, do wdrożenia? Czy można porównywać zawartość danych takiej tabeli słownika z modelem? Projekty same w sobie nie zawierają danych. Na to są różnego rodzaju obejścia. Tak naprawdę dodanie danych do projektu jest to coś, co trzeba zrobić samemu, zaimplementować swego rodzaju skrypty insertujące te dane. Można to zrobić na wiele sposobów i teraz od nas zależy właśnie, jak to zrobimy i czy potem takie porównywanie danych z bazy docelowej będzie łatwe czy trudne. Jeżeli my będziemy takiego samego narzędzia używać do tworzenia tych skryptów i potem do skryptowania danych z serwera,
headera do pliku, no to wtedy porównanie powinno być w miarę łatwe, można byłoby to zrobić w jakimś merge toolu, ale nie ma tutaj nic danego przez Microsoft. Dobrze. Wiem, jak zgrać strukturę plikiem, tak, ale dane. Do projektu, tak jak mówiłem, to pytanie się pojawiło chyba w dwóch miejscach, do projektu nie da się, przynajmniej projekty bazodanowe nie wspierają w prosty sposób przechowywania danych. To musimy sobie zaimplementować sami. Czy możemy zautomatyzować proces przenoszenia modelu z bazy A do bazy D? Jak najbardziej. Automatyzacja w SDT jest jak najbardziej możliwa. Tutaj skryptowanie danych albo to skryptowanie danych. Zaparkuję to pytanie, bo nie jestem pewien, ale ciekawe, pozwolę sobie pod koniec do niego wrócić, ewentualnie wrócę do ciebie, Piotrze, po sesji. Czy można porównać dwie tabelki z aplikowanymi warunkami, na przykład czy jest możliwość porównania rekordów pofiltrowanych po dacie? Nie ma takiej możliwości. Porównywanie jest bardzo proste, tabela do tabeli bez żadnych dodatkowych warunków. Dobrze, to był Connected Development. Teraz praca z projektami. Żeby pracować z projektami, musimy sobie jakiś projekt stworzyć. New Project. To, co nas interesuje, to jest projekt SQL Server Database Project. U mnie jest w ostatnio używanych template'ach, ale oczywiście tutaj na liście też gdzieś powinniśmy go móc znaleźć. Pewnie już go minąłem, trudno. Wybieramy SQL Server Database Project. Musimy mu nadać jakąś nazwę. Niech to będzie SSDT Demo. Lokalizacja CTEMP jest idealna. Tak, poproszę o nową solucję i solucja może mieć tą samą nazwę. Klikamy Create i w tym momencie ja nie wiem, co Visual Studio robi w tle. Tworzenie projektu i solucji jest to tworzenie tak naprawdę folderów i plików na dysku, a zajmuje to parę sekund, więc poczekajmy. Czy możemy zautomatyzować proces przenoszenia modelu z bazy A do bazy D, na przykład uruchamiać w harmonogramie? To możemy. O ile o porównywaniu danych nie jestem taki pewien, o tyle na pewno możemy zautomatyzować przenoszenie modelu, ponieważ framework i w szczególności narzędzie właśnie SQL Package, to command line'owe, pozwala nam na skryptowanie modelu z bazy danych do pliku, a potem na przykład właśnie uploadowanie z tego pliku, z DAC-packa do innej docelowej bazy danych, ewentualnie możemy sobie budować w harmonogramie albo na naszym serwerze buildowym nasz projekt, na przykład co noc i potem automatycznie go wgrywać na serwer deweloperski. Jak najbardziej jest to coś, co możemy robić. To jeżeli chodzi o model, a jeżeli chodzi o porównywanie danych, to będę musiał sprawdzić. Dobrze, mamy nasz projekt, on w tym momencie jest pusty. Rzadko kto ma możliwość pracy z pustym projektem, znaczy bez bazy danych tak naprawdę, żeby tworzyć od zera, więc myślę, że omówimy sobie jednak ten case bardziej popularny, kiedy jakaś baza już istnieje. Bazę do projektu możemy zaimportować na trzy sposoby: ze skryptów, z istniejącej bazy danych oraz z pliku DAC-pack. Na początek może pokażę, jak to można zrobić ze skryptu. Mamy możliwość wyboru pojedynczego skryptu albo wielu plików. Ja akurat mam pojedynczy skrypt, jest to plik instalacyjny bazy AdventureWorks 2017. Klikam dalej. Chcę zaimportować uprawnienia do obiektów. Tu mam możliwość wyboru tego, jak moje obiekty mają być grupowane w projekcie, czy nie mają być grupowane w ogóle, czy mają być grupowane tylko po schemie, czy tylko po typie obiektu, czy po schemie i typie obiektu. I tak naprawdę przyznam, że to jest chyba jedyny możliwy wybór tutaj, który mogę polecić, także to zostawiamy po schemie i typie obiektu. Kodowanie zostaje jak jest, klikam finish i w tym momencie mamy około 50 sekund na to, żeby zerknąć na pytania. Ale chyba udawało mi się odpowiadać w miarę na bieżąco. A jak porównać dane z serwera lokalnego z serwerem produkcyjnym, do którego Visual Studio nie ma bezpośredniego dostępu? Da się zrobić. Wiem, jak zgrać strukturę plikiem, tak, ale dane. To by się przydało do porównywania danych słownikowych. Na pewno, znaczy,
aż tak prostego zgrywania jak dla Duckpacka to chyba nie ma. No oczywiście możemy, no to jest serwer produkcyjny, więc rozumiem, że jeżeli chodzi o zgranie backupu i przetransportowanie go do innego środowiska, to niekoniecznie jest to możliwe, więc jeżeli mamy możliwość przekopywania danych gdziekolwiek indziej, na przykład za pomocą backupu czy pliku Backpack, to możemy to tak zrobić i wtedy będziemy mieli możliwość porównywania. Jeżeli nie mamy dostępu z Visual Studio i nie możemy tych danych wyciągnąć poza nasze środowisko poza nasze środowisko produkcyjne, to niestety takiej funkcjonalności nie ma, albo o niej nie wiem. Dobrze, dane nam się zaimportowały, znaczy dane, w tym momencie nie dane, tylko obiekty nam się zaimportowały. W międzyczasie, jak importer procesował plik, to pojawiły nam się foldery i podfoldery z plikami. Każdy obiekt trafił do swojego pliku, nazwa pliku nazywa się tak jak nazwa obiektu, który sobie tutaj zaimportowaliśmy. Widzimy, że jest to rzeczywiście pogrupowane po skimie i po typie obiektu. Oprócz tego, że mamy skimy, każda w osobnym folderze, to mamy również foldery potworzone na obiekty bazodanowe, na przykład takie jak triggery bazodanowe, czy... O, czemu nie mogę zamknąć? A tu, dobrze. Teraz sobie przypnę jednak to okienko. Czy mamy folder z skryptami tworzącymi skimy same w sobie, mamy też dodatkowy folder na full text katalog, mamy też plik dla full text indeksu, mamy osobny plik z extended properties dla pewnych obiektów, które akurat podczas importu nie trafiły tam, gdzie trzeba. Widzę, że tutaj extended property do indeksów nie zostały dorzucone do skryptów z tabelą, no można by to troszkę lepiej wysprzątać. To, co jest najważniejsze po takim imporcie z pliku, co każdy powinien zrobić u siebie, jest zaglądnąć do folderu scripts, gdzie znajduje się plik o dźwięcznej i wdzięcznej nazwie scripts ignored on import. I jak nazwa sama sobie wskazuje, zawiera on te zapytania z naszego pliku, które w jakiś sposób nie mogły być poprawnie zinterpretowane przez SSDT, tudzież SSDT uznało je za zbędne. Uznało je za zbędne i co to może być? To może być na przykład printowanie, tak, to nie wpływa w żaden sposób na strukturę bazy danych, nam podczas wykonania skryptu może na przykład raportować progres wykonania, jednak jeżeli chodzi o model, to w żaden sposób to nie ma wpływu na model, więc te skrypty, te zapytania zostały zignorowane. Pewne zapytania odnośnie tutaj kontroli czy takiego handlowania błędów też zostały zignorowane, ale na przykład bardziej istotne zapytania modyfikujące kolekcję skimy XML-owej również zostały zignorowane. I to nie dlatego, że one są zbędne, tylko akurat to jest ten przypadek, kiedy importer SSDT nie do końca sobie mógł poradzić z tym zapytaniem. Tak, nie wiedział, jak to zaimportować, więc my ten plik musimy przeglądać. Oczywiście taką kolekcję skimy XML-owej jak najbardziej można dodać do naszego projektu bazodanowego, ale w tym przypadku, ponieważ nie zadziało się to w sposób automatyczny, musimy sobie to zrobić sami, manualnie. Tak, i tutaj trochę tych rzeczy zostało. Plik instalacyjny bazy AdventureWorks 2017 ma również ładowanie danych z plików. To też nie jest element modelu, więc też został pominięty. Dobrze, tak wygląda ładowanie danych z pliku SQL. Zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o import bazy import obiektów z istniejącej bazy danych i teraz przez chwilę mnie SSDT nie będzie chciało do tego dopuścić, ponieważ cache jest, model w cache jest czyszczony, więc sprawdzę, czy są nowe pytania. O warunkach już mówiłem. Czy aplikacja porównania generuje blokady na tabelach? Operacja porównania generuje blokady na tabelach, bo nawet w tym momencie nie jestem pewien. Założyłbym, że tutaj akurat czytanie danych odbywa się w trybie read uncommitted,
Przy czym nawet triple read uncommitted generuje nam schema locka na tabeli, także jakieś blokowanie jest. Czy to jest rzeczywiście read uncommitted, czy read committed i czy mamy shared locka założonego, to szczerze mówiąc w tym momencie nie wiem, trzeba by to przetestować. Nie, sam tego nigdy nie sprawdzałem, ponieważ na bazach produkcyjnych tego nigdy nie odpalaliśmy. Zawsze działaliśmy na dedykowanych środowiskach deweloperskich, więc tam akurat to nie był aż taki duży problem. Ale tak naprawdę, jeżeli Adamie chciałbyś więcej o tym usłyszeć, to zalecam do kontaktu i po sesji postaram się to przeanalizować i ci odpowiedzieć na to pytanie. Dobrze, teraz powinienem móc zaimportować z bazy danych. Muszę wybrać z jakiej bazy danych. Tak, moja baza SSDT. Następnie nie mogę wybrać nazwy projektu, ponieważ ja projekt już mam. Mogę za to jakieś ustawienia pozmieniać, mogę zaznaczyć, że chcę, żeby zaimportować uprawnienia. Mogę zaznaczyć, że chcę, żeby zaimportować ustawienia bazy danych. Znowu mam możliwość grupowania. Tu się pojawia opcja, której nie było wcześniej. Musimy wybrać, ile maksymalnie skryptów możemy mieć w jednym katalogu. No nie wiem, po co tutaj ta opcja jest, wybieramy 1000, jeżeli będzie ktoś miał ponad 1000 jakichś obiektów w danej skimie, to po prostu na przykład zostaną stworzone 2, 3 czy 4 foldery dla, nie wiem, dla tabel czy dla procedur składowanych. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby później sobie to samemu wysprzątać i przenieść do jednego. Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, dlaczego podczas importu musimy grupować to po 1000. Tutaj proces importu jest ciutkę szybszy niż ten, który z pliku, także zaraz powinien się skończyć. Jak widzicie w Solution Explorerze znowu pojawiły mi się foldery ze skimami, z obiektami, które tam mają się znajdować. No i tak, musimy jeszcze te kilka sekund poczekać. Dobra, skończył, click finish, skończyliśmy. I mamy zaimportowany nasz model z istniejącej bazy danych do projektu. Wygląda to niemalże identycznie jak po operacji importowania z pliku. Jedyne różnice są w sumie dwie. Pierwsza różnica, albo to tak naprawdę jedna. Nie mamy folderu scripts, w którym znajduje się plik scripts ignore.import, bo w tym przypadku my nie mamy żadnych zapytań, które mogły zostać źle zinterpretowane, tudzież które mogły zostać być niepotrzebne i mogły zostać pominięte. Tool połączył się do bazy danych, miał tam dostęp do wszystkich możliwych metadanych tej bazy i ponieważ mając skrypt, czasami możemy napisać jakieś query tworzące jakiś obiekt w karkołomny sposób i tool automatycznie może tego nie przeprocesować, o tyle jeżeli ten obiekt już jest stworzony w bazie danych, no to tak naprawdę narzędzie ma dostęp do wszystkich możliwych metadanych i jest w stanie sobie to na swój sposób zeskryptować bez najmniejszych problemów, także na przykład te problemy, które występowały ze Schemol, z kolekcją skim XML-owych przy importowaniu z pliku, przy importowaniu z bazy danych już nie mają miejsca, tu nam się wszystko zaimportowało bez problemu. Dobrze, mamy projekt, mamy w nim naszą sytuację startową, naszą bazę danych, która właśnie jest zorganizowana w folderach, w plikach. Dzięki temu, że jest zorganizowana w plikach, folderach, możemy sobie ją zacząć łatwo wersjonować, na przykład w jakimś systemie kontroli wersji, czy to TFS, czy to SVN, czy Git, czy co tam nam do głowy jeszcze przyjdzie. Także to już jest jeden zacny plus. Możemy też zacząć stosować praktyki deweloperskie, takie jak właśnie jak branchowanie, czy code review na pull requestach, tak? Ponieważ działamy na plikach, tak jak to normalnie robią deweloperzy aplikacyjni, tak samo my możemy zacząć działać na naszym projekcie opisującym strukturę naszej bazy danych. Jakie typy obiektów wspiera projekt bazodanowy? Otóż jeżeli sobie wejdziemy do Add New Item, to dostajemy listę obiektów, które są wspierane przez projekty bazodanowe i ta lista jest całkiem pokaźna i długa i myślę, że znajdują się tu obiekty, które nam na pierwszy rzut oka nie przychodzą do głowy, jeżeli myślimy o dewelopowaniu nowej bazy danych, ale są tu oczywiście wszystkie podstawowe obiekty typu tabele, widoki, indeksy, constrainty, klucze główne, procedury, funkcje, triggery. Też są.
Mamy możliwość włączania enkrypcji, mamy tutaj obiekty związane z security, jak na przykład klucze, certyfikaty, mamy na przykład obiekty związane z indeksami XML-owymi, są obiekty dla spatial indexing, spatial indexu. Wszystko tak naprawdę, co może być stworzone w bazie danych, tutaj jest. Plus jest dosłownie parę rzeczy, które tak naprawdę nie są elementami bazy samej w sobie, są obiektami serwerowymi, ale też się tu mogą pojawić. Z tego, co kojarzę, na przykład jest link server. O, jest link server, to jest obiekt serwerowy, a jednak można go stworzyć w projekcie dla bazy danych. To, co może większość z Was zawieść, niestety nie ma wbudowanej obsługi jobów w SQL Server agenta, także z góry uprzedzam pytania. To trzeba sobie w jakiś sposób zaimplementować samemu. I są na to różnego rodzaju sposoby. Internet jest bogaty w różnego rodzaju rozwiązania i obejścia, jak to można zrobić samemu. Dobrze, takie mamy, takie obsługujemy obiekty. Lista jest długa, zostawiam każdemu do przeglądnięcia na spokojnie. Projekt sam w sobie reprezentuje naszą bazę danych. Tak? Baza danych ma swoje ustawienia, tak samo projekt odzwierciedla te ustawienia. Jeżeli wejdziemy we właściwości projektu i pójdziemy na zakładkę Project Settings, to co my tu mamy? Target Platform, dobrze, ja mam akurat 2019, więc jest w porządku. Mogę przejść do Database Settings i tutaj powinno mi się, o ile kliknąłem, zaraz się okaże, tutaj powinno mi się wyświetlić okienko z ustawieniami bazy danych. Tak? To nie są ustawienia projektu, to są ustawienia bazy danych i te ustawienia bazy danych zostaną zaaplikowane czy to przy tworzeniu bazy danych od zera, nowej bazy na nowym serwerze, czy to przy aktualizacji istniejącej bazy danych na serwerze możemy nanieść zmiany również w ustawieniach tej bazy. Mamy collation, mamy podstawowe ustawienia, tak na przykład jak ANSI Nodes, ANSI Padding i tak dalej. Na zakładce Operational jest tego dużo więcej. Jak się tylko pojawi, jest. Mamy informacje na przykład o file grupach, o tym, czy się coś, czy się ma sama zamykać. Możemy sobie włączyć na przykład auto-update statystyk asynchronously. Jeżeli ktoś chce, możemy zmienić recovery model na inny. W tym przypadku akurat zrobimy to w tą stronę. Możemy sobie włączyć query store'a dla tej bazy danych. I na kolejnej zakładce możemy na przykład ustawić compatibility level, a niech obniżmy, bo czemu nie. Możemy sobie obniżyć compatibility level, zapisujemy te zmiany i w tym momencie, jak będę wgrywał zmiany z mojego projektu na serwer bazy danowy, to te zmiany również mogą być zaaplikowane. Nie muszą, w moim przypadku akurat będą, ale to też zależy od tego, jakie przełączniki ustawiamy podczas wgrywania zmian. I teraz tak, stwórzmy jakieś zmiany. Powiedzmy, że chcę stworzyć nową tabelę. Wybieram tabelę z menu podręcznego, żeby nie szukać na długiej liście. Niech się to nazywa tabela configuration. Dla tabel mamy specjalny edytor. Inny niż ten, który do tej pory widzieliście do procedur, który się tu pojawiał w międzyczasie, jak podglądałem definicję jakiejś procedury. Dla tabel mamy edytor, który składa się tak naprawdę z trzech części. W lewym górnym rogu mamy jego wersję taką tabelkową, gdzie możemy wpisywać nowe kolumny z ich typami, oznaczać, czy mają mieć, czy mogą przyjmować nule, czy nie. Na dole mamy odzwierciedlenie tego samego w formie skryptu SQL i tak naprawdę to jest zawartość naszego pliku, który w tym momencie edytujemy, a po prawej stronie, w prawym górnym rogu, mamy bardzo ciekawy widok, który nam mówi o obiektach, które są z tą tabelą powiązane, takie jak klucze główne, check constraints, indeksy, klucze obce czy triggery. Jest to o tyle istotne, że definicja takiego na przykład triggera nie musi znajdować się w tym samym pliku, co definicja tabeli. Nic nie wymusza, żeby to tak musiało być. I więc w tym przypadku, jeżeli ja miałbym tabelę i tutaj nic pod spodem, mógłbym założyć, że nie ma triggerów, a tak naprawdę definicja tego zabójczego dla mnie triggera może znajdować się zupełnie w innym pliku i dzięki temu panelowi po prawej stronie ja mam o tym informację, ja mogę sobie nawigować i szybko do tego triggera przejść i zobaczyć, co on tam mi psuje.
Dobrze, dodajemy jakieś dodatkowe kolumny. Najpierw może używając tabelki na górze, niech to będzie kolumna key, nvarchar, nie pozwalam na nulę. Aha, jeszcze jeżeli chodzi o moją kolumnę ID, to ja bym chciał w właściwościach, czemu zniknęliście, tu jesteście, ustawić, że to jest identity. Mogłem to napisać, ale mogę też wyklikać. Następnie drugą kolumnę, którą będę dodawał, dodam już w skrypcie. Ja tutaj chcę dodać kolumnę o nazwie value. Niech też będzie nvarchar, tym razem może niech to będzie 128, też not null. I się udało. Od razu mi się odświeżyło widok na górze, także mogę moje tabelki tworzyć w taki i w taki sposób, cokolwiek jest dla mnie wygodniejsze. Zapisuję, plik się stworzył, jest tam, gdzie trzeba. Co teraz? Teraz może stworzymy dodatkową procedurę składowaną, która będzie mi jakieś dane z tej tabeli czytała, więc nazwijmy to USP Configuration Get. Upraszczamy maksymalnie, ponieważ zostało nam tylko 15 minut. Zrobimy sobie select from configuration, IntelliSense podpowiada. Tak, kolumnę mam ID, jest jak najbardziej, kolumnę mam key, ale key akurat to słowo kluczowe, więc sobie opakujemy w nawiasy kwadratowe. Mam kolumnę value. Jest ładnie, nic nie jest podkreślone, zapisuję i mam stworzone moje dwa obiekty. I teraz mam stworzone moje dwa obiekty, chciałbym sprawdzić, czy nie popełniłem żadnego błędu. Oczywiście widziałem w skryptach, że nic się nie podkreślało, ale może, ale i tak przed tak naprawdę opublikowaniem moich zmian muszę przeprowadzić ten etap budowania i walidacji. Żeby to zrobić, klikam prawym, wybieram z menu podręcznego opcję Build i mogę... Chwileczkę muszę poczekać na rezultaty. Build się udał, czyli walidacja, oczywiście udało się parsowanie tych wszystkich plików, czyli nie popełniłem błędów składniowych. Następnie nie wystąpiły żadne błędy, jeżeli chodzi o integrację mojego modelu. Tutaj nie ma odwołań do jakichś błędnych referencji, nie ma jakichś rzeczy, które są po prostu niepoprawne z punktu widzenia bazy danych. Nie użyłem, na przykład gdybym pracował z jakimś starszym compatibility levelem, nie użyłem funkcjonalności, które do tego compatibility levelu jeszcze nie należą, które nie zostały wprowadzone, albo nie używam rzeczy, które są deprecated, inaczej bym został o tym poinformowany. Tutaj mój build się udał. Efektem tego buildu jest plik DuckPack. I teraz czym jest plik DuckPack? Otóż zobaczmy. Plik DuckPack technicznie tak naprawdę jest niczym innym jak plikiem zip. I żeby to Państwu udowodnić, ja mu po prostu zmienię nazwę. I w tym pliku zip, tak, mamy cztery pliki, ale ja sobie to rozpakuję, nie chciałem wchodzić. Extract tu. I w tym pliku mamy, w tym akurat konkretnym przypadku, cztery pliki tekstowe. Wszystkie są plikami zawierającymi XML-a. Trzy z nich opisują metadane tego artefaktu, którym jest plik DuckPack, bo DuckPack tak naprawdę jest artefaktem, jest efektem procesu budowania, więc ma jakieś swoje właściwości, na przykład numer wersji. DuckPacki można w bardzo fajny sposób wersjonować, ale mają też opis, jak się pewnie Państwo domyślają, ten największy plik XML-owy, który tutaj jest zawarty, który ma podpowiadającą nazwę model. Mamy model naszej bazy danych opisanej w XML-u. I tutaj nie polecam przeglądania tego bez potrzeby dla sportu, ponieważ opis modelu dla bazy AdventureWorks zajmuje 40 tysięcy linii, jeżeli jest to w formie XML-a, ale warto wiedzieć, że takie coś jest i na przykład możemy sobie zobaczyć, że element tabelka o nazwie Purchase Order Header ma co? Ma kolumnę Purchase Order ID, która jest intem, która nie może być nulem, ale za to jest identity, tak? I tutaj tak naprawdę to wszystko jest opisane. Jeżeli znajdziemy jakieś procedury,
Czy funkcje to będą też, szukam usilnie, ale nie, w tym momencie nie mogę znaleźć. Ale będą tutaj też ich ciała zdefiniowane w kodzie XML-owym i wtedy to tutaj wszystko jest kropka w kropkę odzwierciedlone, cały nasz model. To też odpowiada na pytanie, albo odpowiada, może tłumaczy, dlaczego przy opcjach importu do projektu bazodanowego mieliśmy również właśnie plik DACPAC, ponieważ plik DACPAC też bardzo dobrze, bardzo dokładnie, bardzo szczegółowo opisuje strukturę naszego modelu. To wszystko tu jest w dość przystępnej formie tekstowej, znaczy przystępnej dla komputerów, nieprzystępnej dla ludzi, ale to tutaj jest. I teraz ja mając ten plik DACPAC, czyli ten mój artefakt, mogę pokusić się o następny krok. Nie tak chciałem. Zadokuję, dziękuję. Czyli opublikowanie moich zmian na serwer. Deployment w Visual Studio i w SSDT czy w DAG Frameworku jest zwany publikacją. Wybieram taką opcję z menu podręcznego. Muszę oczywiście wybrać, gdzie bym to chciał publikować. Ja bym to chciał publikować na bazę AdventureWorks SSDT na moim serwerze. Mam bazę danych. Mam nazwę skryptu, ponieważ mogę sobie wygenerować skrypt, który mi te wszystkie kroki, które zostaną wykonane, będę mógł je przeglądnąć, tak, w formie SQL-a. Zanim jednak przejdziemy dalej, to mam opcję zaawansowanych ustawień deploymentu. I tutaj jest tego cała masa. Tak naprawdę tu mamy bardzo dużo możliwości wpływania na to, jak nasz deployment, jak nasze wgrywanie danych na docelowy serwer ma przebiegać, co ma być brane pod uwagę, jak się ma ten deployment zachowywać w poszczególnych sytuacjach, czy są jakieś typy obiektów, które mają być ignorowane, jak na przykład, zupełnie przykładowo, tutaj są takie główne opcje, możemy zawsze kazać tworzyć bazę od nowa, czyli baza docelowa zostanie usunięta, nie polecam, można wymusić w Visual Studio, żeby tworzył najpierw backup bazy przed deploymentem, już troszkę lepiej, możemy wymusić, żeby deployment był w trybie single user, żeby nikt nam w tym czasie nie psuł tej bazy, z którą pracujemy. To, co jest jednym z istotniejszych ustawień, które polecam mieć włączone dla własnego bezpieczeństwa, to jest domyślne akurat ustawienie, to żeby deployment się przerywał w momencie, kiedy wykryje, że jakieś zmiany mogą nas narazić na utratę danych w docelowej bazie danych. Tak. Oprócz tego mamy jeszcze całą długą listę innych opcji. Możemy zignorować collation podczas porównywania pewnych obiektów. Skryptować, czy to właśnie brać pod uwagę compatibility, które jest, czy collation, o którym wspomniałem, czy wielkość plików, masa rzeczy. Na zakładce drop mamy informacje o tym, jak deployment powinien się zachowywać w przypadku, kiedy na serwerze docelowym jest jakiś obiekt, którego nie mamy w modelu. Tak? Jeżeli tam jest jakaś nadmiarowa tabela, albo czy indeks, czy procedura, czy jakikolwiek inny obiekt z tej długiej listy, bo lista jest naprawdę długa, która jest w bazie danych, a nie w modelu, to co to należy z nią zrobić? Domyślnie większość tych obiektów jest zostawiana. Wyjątkiem są te wylistowane tutaj poniżej tego Dropboxa, nie Dropboxa, tylko tej listy. Role, constrainty, triggery na te DML-owe, extended properties, indeksy i uprawnienia są traktowane osobno, 4 z nich domyślnie są zaznaczone i jest to dość praktyczne, żeby jednak te rzeczy usuwać, bo one mają bardzo często wpływ na wydajność i częściej chcemy je usuwać niż chcemy je zostawiać, także to fajnie, że to jest osobno. Wszystko inne działa w drugą stronę, możemy włączyć coś, co ja potocznie nazywam takim strict deploymentem, gdzie dostosowujemy na siłę naszą bazę docelową do tego, co mamy w modelu, czyli wszystko, co jest nadmiarowe, usuwamy, po prostu tniemy przy samej ziemi, chyba że jednak gdzieś nas jakaś refleksja chwyci i na przykład stwierdzimy, że extended propertiesów jednak nie chcemy usuwać, to możemy znaczyć, że ich jednak nie. I możemy też przejść na zakładkę ignore, to jest właśnie ignorowanie pewnego rodzaju opcji podczas, czy ustawień podczas deploymentu, albo całych typów obiektów, tak na przykład możemy zrobić deployment, ale nie zajmować się w ogóle loginami.
To wszystko tutaj jest dostępne. Jak sobie zrobimy takie zmiany w tych ustawieniach, możemy to zapisać jako profil. Tego nie będziemy robić teraz, ale możemy zapisać to jako profil. Profil jest oczywiście plikiem XML-owym. Potem ten profil można ładować. Dzięki temu mamy powtarzalny deployment. Możemy wygenerować skrypt, o którym mówiłem, żeby sobie podglądnąć, jakie dane będą wgrywane na nasz serwer w momencie, kiedy zrobimy ten deployment i jakie dane, i co my tu mamy. Teraz tak, ty się schowaj. Mamy użycie bazy danych, mamy przestawienie recovery modelu do simple, ponieważ zmieniłem w ustawieniach mojego projektu, mamy włączenie automatycznego tych asynchronicznych statystyk, update'owania asynchronicznego statystyk, bo też włączyłem. Mamy włączenie query store'a, to też zrobiłem. Mamy coś, czego sam nie zrobiłem, ale akurat to jest baza deployowana na SQL Server wersji 2019, więc automatycznie włącza się temporal tables. I mamy te obiekty, które zostały przez mnie stworzone, czyli tworzenie tabeli configuration. Nie stworzyłem indeksu. Miałem powiedzieć, że tu będzie jeszcze indeks, ale chyba z pośpiechu go nie stworzyłem. Trudno, stworzymy go za chwilę i mamy procedurę. Dobrze, zróbmy to deployment w takim razie, sprawdźmy, czy to działa tak pięknie, jak ja to opisuję. Jeszcze raz muszę wskazać, na którą bazę danych, na to domyślne ustawienia, opublikuj. Tworzy się preview, czyli tak naprawdę analizuje się w tym momencie model. O, poszło dość szybko. Tu połączył się do bazy danych, znalazł wszystkie różnice, na bazie różnic wygenerował skrypt SQL i ten skrypt od razu zaaplikował. Łatwo zweryfikować, odświeżymy sobie w Object Explorerze moją bazę danych, sprawdzę, czy mam tabelkę, pojawiła się tabela configuration, sprawdzę, czy mam procedurę. Mam procedurę USP configuration get. Dobrze, dodawanie nowych obiektów jest proste, troszkę bardziej skomplikowane jest edycja obiektów, przy czym jeżeli chodzi o funkcje, procedury, to tutaj akurat problemu nie ma, nawet jak je usuniemy i stworzymy na nowo, to nic nie tracimy, mamy taką wersję, jaką byśmy chcieli. Problem pojawia się z tabelami, tak? W momencie, kiedy my zmienimy nazwę tabeli na jakąś inną i z jakiegoś powodu by to zadziałało nie tak, jak chcemy, to przy porównaniu tak naprawdę dwie tabele o dwóch różnych nazwach mogą być potraktowane jako zupełnie inny obiekt. A my nie chcemy, żeby nasza tabela została stworzona jako inny obiekt. Przy operacji zmiany nazwy no chcemy, żeby dane, które w niej są, zostały zachowane i żeby rzeczywiście tylko zmiana nazwy nastąpiła, a nie inne, bardziej skomplikowane operacje. I teraz tak, żeby zagwarantować, że będziemy pracować ciągle z tą samą tabelą i że nie straciliśmy żadnych danych, to ja muszę wstawić coś do mojej tabeli configuration. Identity chyba tym razem jednak ustawiłem, więc nie muszę wpisywać kolumny ID, value i co to może być? To może być user i jest a co? Na bogato. Nie F5, tylko Ctrl-Shift-E, to już wspominałem, trzeba się przyzwyczaić. Jeden wiersz wstawiony, sprawdźmy sobie na szybko. Nie, właśnie kliknę F5 w tym momencie. Nie chcę robić deploymentu. I mamy informację o tym, że ten wiersz tutaj jest. Dobrze. Ja w takim razie w projekcie moim biorę tą tabelę na warsztat i skorzystam z wbudowanej funkcjonalności refaktoringu i to jest zalecany sposób zmiany nazwy tudzież przenoszenia do innej skimy, jeżeli chodzi o tego typu refaktoring. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Zmieniam na oryginalną nazwę, nazwa tabeli, którą usuwaliśmy na samym początku dema, właśnie była App Configuration. Ja sobie tutaj jednak chcę stworzyć tą aplikację ponownie. Dostaję podgląd na to, że będzie zmiana nazwa konfiguracji się zmieni tej tabeli. Dostaję też podgląd, że w procedurze, która referuje do tej tabeli, też ta zmiana powinna nastąpić. Także tutaj fajnie zadziałało wyłapywanie zależności. Ja akurat na potrzeby dema tego nie chcę tutaj robić. A, kliknę anuluj oczywiście. OK.
tego nie chcę robić, a to chcę aplikować. I co się dzieje? Dlaczego on mi nie zmienia tej nazwy? A, bo wszystko odznaczył, ale uparciuch. A to tak nie powinno działać. Ja powinienem mieć możliwość wybrania, co gdzie chcę. Trudno, zaaplikujemy w takim razie wszędzie. A to, o czym muszę pamiętać, to zmiana nazwy pliku. To się nie dzieje automatycznie. I teraz co? Zobaczmy, czy w takim razie nam się ta nazwa wgrata jak powinna. Udało się zbudować bez błędów. Zaaplikujmy. Aplikować można na trzy sposoby. Z Visual Studio, z Management Studio, ale tak naprawdę z linii poleceń. Ja na potrzebę, akurat już coraz mniej czasu nam zostaje, więc tak naprawdę zrobimy to z Visual Studio, bo to jest najszybsze w tym momencie rozwiązanie. Publish. Adventure Work as SDT. Tak. Publish. Preview stworzone, porównujemy, wygenerujemy skrypt, opublikowany został. Zobaczmy, czy to zadziałało rzeczywiście tak, jakbym chciał. Zróbmy sobie tutaj refresh. Table. I mam app configuration. Zobaczmy sobie dane. Zadziałało tak, jak trzeba. Dane zostały. Jak to działa? Skąd framework i projekt wie o tym, że to była zmiana nazwy, a nie nowa tabela z nową nazwą danych? Otóż w momencie, kiedy skorzystałem z wbudowanej funkcjonalności refaktorowania, pojawił mi się w projekcie dodatkowy plik, refactor log. Plik XML-owy, próbowałem trzy razy, dlatego trzy razy wstawił. Plik XML-owy, który mówi o tym, że... To nie powinien być tylko raz, to może jakiś błąd, będę musiał to przeanalizować. Który mi mówi o tym, że obiekt, tabela o nazwie configuration w schemie DBO ma nową nazwę i to będzie app configuration, tak? I dzięki temu logowi zmian nazwy oraz logowi zmian schemy, ponieważ dla schemy możemy zrobić to samo albo możemy przenosić obiekty pomiędzy schemami, tworzą się takie wpisy w tym refactor logu i dzięki temu framework deployując wie, że nie musi tworzyć nowej tabeli od zera, tylko tak naprawdę to była operacja zmiany nazwy. Dobrze, ostatnia funkcjonalność, którą Państwu pokażę i przepraszam, że przedłużam, ale było troszkę pytań, więc staram się odpowiadać na bieżąco. To bardzo ciekawa funkcjonalność porównywania struktury schemy bazodanowej i teraz, żeby to zaprezentować, to chciałbym sobie wprowadzić jakieś zmiany na szybko, żeby Państwu być w stanie coś pokazać. Zeskryptujmy sobie tą procedurkę. W niej zrobimy prostą zmianę, wykomentujemy sobie klauzulę having i to się wydarzyło na bazie danych bezpośrednio, a w projekcie weźmy może moją procedurę do konfiguracji i ja sobie tu wykomentuję kolumnę ID i sobie to zapiszę. I teraz SDT dostarcza funkcjonalność porównywania struktury baz danych pomiędzy dwoma bazami danych. Mogę wejść z SQL Server, new schema comparison. Muszę wybrać te dwa źródła, które będę porównywał i teraz jako źródło mogę wybrać jeden z trzech rodzajów obiektów. To może być projekt, w tym przypadku sobie wybiorę mój projekt, to może być też baza albo właśnie plik DAGPACK. Także możemy na przykład porównywać DAGPACKi między sobą, co jest bardzo przydatne, a jako target w tym momencie chcę wybrać bazę danych, tak, SSDT, tak, compare. Tu następuje porównanie obiektów pomiędzy projektem a bazą danych. Ma znaczenie, co wybraliśmy jako źródło, a co wybraliśmy jako target, ponieważ czy to w przypadku porównywania danych, czy w przypadku porównywania schemy, SSDT analizuje to w kontekście zmian, które muszą być zaaplikowane, żeby dostosować target, żeby wyglądał tak jak source. Tak, czyli w tym momencie to jest, jak mam dostosować moją bazę danych, żeby wyglądała tak jak mój projekt. I widzę, że mam dwie zmiany, są dwie różnice. Pierwsza z nich jest w tabeli USP Configuration Get, nie w tabeli, w procedurze USP Configuration Get i druga w USP Report Get. To jest lista, jest przydatna, ale to, co jest jeszcze bardziej przydatne, to jest to, że my dostajemy informację, co dokładnie się zmieni, tudzież co dokładnie się zmieniło.
Tak? Jeżeli ja wiem, że ja w projekcie zmieniałem procedurę USP Configuration Get i wykomentowałem ID, to widzę, że to się nagra na to, co jest w bazie danych, ale też ja na przykład jako deweloper wiem, że ja nie zmieniałem mojej procedury USP Report Get, a w tym momencie widzę, że ktoś wprowadził zmianę na bazie docelowej i tutaj takie coś było wykomentowane i ja teraz to nadpiszę znowu wersją bez komentarza. To jest moment refleksji, trzeba się zastanowić, która wersja jest poprawna, może ta zmiana nie była jednak wprowadzona tutaj bez powodu. Mogę sobie oczywiście wgrać te zmiany od razu, ale mogę też wygenerować skrypt, który można później użyć do wgrywania takich zmian schemy. I tutaj te zmiany są zeskryptowane. Dobrze, i ponieważ jestem już dość grubo po czasie, to ostatni rzut oka na to, czy są jakieś pytania. I mam nadzieję, że Q&A pokazuje chronologicznie. W takim razie ostatnie pytanie było o blokadach. Na czacie też już chyba nie ma nowych pytań. Dobrze, ostatnie 30 sekund. Tych z Państwa, którzy nie mieli nigdy do czynienia z SSDT, ja gorąco zachęcam, żeby poeksperymentować i popróbować. To może się wydawać rozbudowane narzędzie, ale jest naprawdę bardzo przydatne przy pracy z bazami danych, które jednak z czasem rosną w dodatkowe obiekty, w nowe tabele, w nowe procedury. Im większa baza danych, tym bardziej taki projekt w SSDT pomaga ją po prostu okiełznać i nadzorować. I tak jak powiedziałem na początku, już w trakcie prezentacji, SDT jest pierwszym krokiem, znaczy wróć, projekty bazodanowe są pierwszym krokiem. Pozwalają nam zacząć traktować kod bazy danych i strukturę jak każdy inny kod aplikacyjny, który tworzymy. Możemy to trzymać na gicie, możemy to budować, walidować, tworzyć artefakty, które są wersjonowane dokładnie tak samo jak z aplikacją. Możemy wgrywać nasze zmiany automatycznie na serwery, czy to testowe, czy deweloperskie. Możemy tak naprawdę wokół tego rozwiązania zbudować cały pipeline CI/CD, który naprawdę ułatwi nam w przyszłości życie. To tyle. Ostatnie pytanie. Jak zarządzać security na różnych środowiskach w jednym projekcie? Jeżeli chcemy mieć jeden projekt, to nie może być w jednym projekcie. To od razu odpowiadam. Można zarządzać, ale tego się nie będzie dało zrobić w jednym projekcie, chyba że zrobisz to po swojemu. Możesz mieć na przykład własny sposób trzymania security, na przykład w skrypcie. W projekcie możesz zdefiniować zmienne i przy deploymencie podawać te zmienne. W zależności od zmiennej odpowiedni kod się wykona. Jest to trochę karkołomne. Można to zrobić inaczej. Projekty mogą mieć między sobą referencje. Możesz do takiego projektu, który jest powiedzmy bez security, stworzyć w zależności ile masz środowisk. Na przykład, czy masz test, dev, test, cert, prod, możesz tam wgrać, możesz zrobić projekty, które referują do tego głównego projektu i każdy z tych podprojektów będzie miał wtedy już tylko security dla tego środowiska, które cię interesuje. Jeżeli chciałbyś więcej o tym usłyszeć, to proszę skontaktuj się ze mną. Teraz już nam brakuje czasu, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Ja wszystkim Wam bardzo dziękuję. Jeszcze raz przepraszam, że przeciągnąłem. Mam nadzieję, że sesja była interesująca. Życzę miłej reszty konferencji. Pozdrawiam.